Scooby-Doo od zawsze był sporym elementem mojego życia. Za dzieciaka widziałem chyba wszystkie odcinki pierwszych trzech klasycznych serii, czyli Scooby-Doo Where Are You, The New Scooby-Doo Movies czy The Scooby-Doo Show. A poza tym to przynajmniej w pewnym stopniu widziałem chociażby po jednym odcinku prawie każdej serii. Za jednymi przypadałem bardziej jak co nowego u Scoobiego, który był świetnym powrotem do korzeni, do tej klasycznej serii, jednak przystosowany do obecnych czasów. Coś, co można by było nazwać świetnym rebootem. Były też te seriale, za którymi przypadałem trochę mniej, jak chociażby te serie, w której byli dziećmi, ale myślę, że dzisiaj jak najbardziej mógłbym nazwać tę serię udaną. Byłem też świadkiem tego, gdy Scooby-Doo starał się przemycać ze sobą trochę fabuły, jak w Kudłatej Scooby-Doo na tropie, którego pierwsze odcinki oglądałem jako tako na bieżąco, czy to oczywiście ukochana przez wszystkich Brygada Detektywów, która przez wielu nazywana jest tą najlepszą serią z tej franczyzy. Kurde, widziałem nawet te wszystkie aktorskie filmy ze Scoobiego Doo i mówiąc wszystkie mam na myśli wszystkie, nie tylko Scooby-Doo 1 i 2, ale także The Mystery Begins oraz The Curse of the Lake Monster czy Daphne i Velma. Ale na tym nie koniec, bo katowałem swego czasu wszystkie pełnometrażowe filmy ze Scoobim Doo, niektóre oglądając nawet po kilka razy, jak na przykład Aloha Scooby-Doo, albo ten film z Mumią czy Kosmitami, albo ten, gdzie wciągnęło ich do gry komputerowej. Tak naprawdę widziałem je prawie wszystkie. A coś, co myślę najbardziej dowodzi tego, jak wielkim fanem Scoobiego Doo jestem, to, że będąc młodszym miałem na ścianie w pokoju namalowanego Scoobiego i Kudłatego zbiegających po schodach mojego pokoju. Mówię wam to wszystko, żeby wam uzmysłowić, jak wielkim fanem przygód Brygady Detektywów jestem. Więc, gdy widzę Velmę, to szlak mnie jasny trafia! Velma to absolutna porażka. Powiem to już na samym starcie, ten serial jest okropny, co myślę, że nie dziwi nikogo, bo filmów na ten temat powstała już cała masa. Serial ten wzbudzał kontrowersje jeszcze zanim wyszedł. Jedne uwagi były bardziej uzasadnione, inne trochę mniej, jak bojkotowanie tego show za zmienianie rasy niektórych bohaterów. Co jest poprawić śmieszne z dwóch powodów. Po pierwsze, no kurde, no kolor skóry tych postaci nie ma absolutnie najmniejszego znaczenia. Z tym czy bez tego kreskówka ta jest i byłaby tak samo chujowa. Ale już naprawdę pomijając ten aspekt, wiecie czemu naprawdę zmienili kolor skóry niektórych bohaterów? Żeby rzucać rasistowskie żarty. To i jeszcze po to, żeby upodobnić bohaterów do Mindy Kaling, jej przyjaciół, ale do tego przejdę trochę później. A na razie może zacznijmy od początku. Velmie parę lat temu zaginęła mama. Wyjechała z domu kupić jej prezent na święta, urodziny czy cokolwiek, nigdy jednak nie wróciła. Jej auto zostało znalezione na uboczu drogi, porzucone, a w środku znajdowało się tylko pudełko z prezentem. Velma jest święcie przekonana, że ktoś ją porwał, natomiast jej ojciec twierdzi, że po prostu wyszło po mleko. Mijają lata, a bohaterka zaczęła chodzić do liceum, a jej ojciec znalazł sobie drugą kochankę, z którą spodziewają się dziecka. Jednak Velma przez te wszystkie lata się nie poddała i obiecała sobie, że odnajdzie swoją matkę. Jednak jest mały problem, który trochę to utrudnia, a mianowicie to, że za każdym razem, gdy bohaterka stara się rozwiązać jakąś zagadkę, dostaje przerażających wizji spowodowanych jej traumą, które w najgorszym wypadku mogą doprowadzić do zawału serca. Jakby nie wiem, ten motyw jest taki trochę po nic, służy tylko po to, żeby coś się zadziało w tym serialu, żeby coś mogło pójść do przodu. Choć mówienie o iściu do przodu w tym serialu to duże wyolbrzymienie. W tym samym czasie w szkole dochodzi do morderstwa. Znajdują zwłoki pewnej dziewczyny w szafce Velmy z otwartą czaszką i wyciętym mózgiem. Oczywiście Velma zostaje o to podejrzana i ma 24 godziny na udowodnienie swojej niewinności. No i udowadnia ją jakiś odcinek później, zrzucając winę na Freda, a Fred zostaje zamknięty w więzieniu. Ale zgadnijcie co? Fred zostaje chwilę później uwolniony, bo dochodzi do zabójstwa, kiedy on był w więzieniu. Jakby wiecie do czego zmierzam? Po co to wszystko było? Po co mieliśmy cały odcinek o rozprawie Freda, tylko po to, żeby to nie szło donikąd, bo chwilę później zostaje uwolniony. Ten serial wprowadza jakieś wątki, tylko po to, żeby one trwały chwilę i do niczego nie prowadziły. Ta kreskówka nie potrafi utrzymać na dłużej żadnego status quo, przez co wszystko tak niemiłosiernie zapieprze, ale w negatywnym sensie. A gdyby jeszcze te wątki były jakkolwiek ciekawe, intrygujące, ale nie. Ten serial jest tak zły, jest takim splunięciem na fanów Scoobiego i całej franczyzy, że show to jest nieoglądalne, przez to jedyne co czujesz podczas oglądania to jeden wielki wkurw i ledwo co powstrzymujesz się od wydarcia się do ekranu i zadeklarowania swojej zemści na Mindy Kaling, autorce serialu. A gdy serial ten nie dostarcza nam jakichś specjalnie okropnych odcinków, takich, które sprawiają, że gotujemy się w środku, to nawet wtedy jest nieoglądalny, bo jest tak niemiłosiernie nudny, że 20 minut dłuży się jakby trwało 40. I jakby
Nawet jeśli główny wątek, czyli poszukiwanie tego mordercy, byłby jakikolwiek ciekawy sam w sobie, to niestety nie jestem w stanie patrzeć na niego pozytywnie, bo wszystko dookoła jest tak złe, że psuje jakikolwiek dobry element tego show. Choć tych dobrych elementów też ze świecą szukać, w szczególności w przypadku żartów, bo ich stężenie jest tu zawrotne. I najgorsze jest to, że gdy padnie jakiś dobry, to nie jesteśmy w stanie się nim nacieszyć, bo serial ten bombarduje nas żartami z ogromną częstotliwością i niestety w większości przypadków niezbyt udanymi. Choć dużo to nie do powiedzenia, bo te żarty są często tak okropne, jak tylko się da. Na 50 żartów w odcinku, 25 jest po prostu złych, 20 cringe'owych, tylko jeden śmieszny, a pozostałych 4 w ogóle nie zauważysz, więc nie odbierasz ich nawet jako żart. Ale czego można oczekiwać po serialu, który zaczyna się od sceny ruchających się karaluchów, a następnie idzie tak bardzo meta, jak tylko się da, jednocześnie robiąc z tego podręcznikowy przykład tego, jak nie pisać meta rzeczy. Zresztą cały ten serial to podręcznikowy przykład tego, jak po prostu nie pisać rzeczy, historii, postaci, czegokolwiek. Jeśli kiedyś będziecie mieli okazję coś napisać, może waszym marzeniem jest wydanie własnej książki, to obejrzyjcie Velmę i nie róbcie absolutnie niczego, co robi ta kreskówka. Ja naprawdę nie dziwię się tym wszystkim ocenom na IMDb, Rotten Tomatoes czy po prostu opinią ludzi. Ja naprawdę nie sądziłem, że Mindy Kaling będzie w stanie stworzyć takiego potwora, bo widzicie, do momentu premierowania ja chciałem wierzyć. Chciałem wierzyć, że ten serial będzie choć odrobinę dobry. W końcu twórczyni za czasów grania w The Office napisała i wyreżyserowała naprawdę sporo dobrych odcinków tego serialu, które ja uwielbiam z całego serca, więc chyba coś potrafi. I wtedy dostaję to, absolutnie najbardziej cringe'ową porażkę tej dekady i Freda ruchającego mózg w słoiku. Tak? Nie przesłyszeliście się? W tym serialu Fred wyruchał mózg w słoiku. Powtórzę to jeszcze raz, żeby to do was dotarło. Fred wyruchał mózg w słoiku. Naprawdę niżej upaść się nie dało. Serial ewidentnie chciał powtórzyć sukces Harley Quinn, ale w przeciwieństwie do Velmy, ten serial wszystkie te motywy robi dobrze. Harley Quinn wie, że nawet robiąc parodię, trzeba mieć w niej jakieś postacie, które będzie w stanie polubić. Natomiast bohaterowie Velmy nie mają ani jednej cechy pozytywnej. Nie jesteście w stanie z nimi utożsamić, zżyć, nic. Jesteś w stanie pałać do nich tylko i wyłącznie nienawiścią i niechęcią. A co najgorsze, ten serial czasami próbuje rozwinąć swoje postacie w odpowiedni sposób, ale gdy próbuje to zrobić, to jest już na to za późno. Największym zarzutem, jakim miałem do tej serii po pierwszych odcinkach, to, że żadnych tych konfliktów by nie było, gdyby postacie ze sobą po prostu kurwa rozmawiały jak ludzie. I wiecie co jest najlepsze? W pewnym momencie to robią. Belma i Daphne przeprowadzają poważną rozmowę, która rozwiązuje ich konflikt. W końcu ten serial zrobił coś, co jak należy. Ale co z tego, skoro do tej pory kreskówka ta obrzydziła mi te postacie tak bardzo, przez to absolutnie mnie to nie obchodzi. Nie obchodzi mi jako odbiorcy, że w końcu dwie postacie ze sobą porozmawiały, bo w końcu na jakiej podstawie miałoby mnie to obchodzić? Po prawdzie scena ta wywołuje u mnie jeszcze większy wkurw, bo dlaczego robią to akurat teraz, a nie parę odcinków wcześniej, kiedy istniał jeszcze cień szansy, że byłbym w stanie polubić te postacie. Velma jako główna bohaterka jest absolutnie okropna, toksyczna w cholerę, myśląca tylko o sobie, robiąca po prostu kurde złe rzeczy, jak na przykład to, gdy chciała na forum całej szkoły przeczytać pamiętnik Daphne, aby uzmysłowić wszystkim, że Daphne ma problemy i musi chodzić do psychologa, to naprawdę powinszować, tylko super ruch z twojej strony. Ponadto, nie wiem, Velma ma absolutnie najgorsze wahania nastrojów na świecie, ona i Daphne, bo widzicie, serial ten wprowadza wątek romantyczny pomiędzy tymi dwoma postaciami, który jest tak bardzo, ale to bardzo na siłę, jednocześnie tak kurewsko źle napisany i wchodzą tu między innymi te wahania nastrojów, bo raz Velma i Daphne nienawidzą się z całego serca, robią sobie kurwa złe rzeczy, krzywdzą się nawzajem, a chwilę później cmok, cmok, kocham moją dziewczynę, jesteś piękna, kochanie, tylko po to, żeby chwilę później znowu wrócić do stanu nienawidzenia się z całego serca. Jakby, jak można być aż tak niezdecydowanym? Te postacie mogłyby się wydawać, że są rozwijane w jakimś kierunku, ale chwilę później cały ich progres jest ponownie cofany i wracamy do punktu wyjścia i znowu staramy się coś z nimi zrobić tylko po to, żeby ponownie wszystko przekreślić. Ja naprawdę nie wiem, jak to jest, że nikt, kto pisał ten scenariusz, kto później go czytał, kto oglądał gotowy serial, nie powiedział im, że to jest chujowe. To jest dla mnie tak nie do wyobrażenia, że nikt, ale to naprawdę nikt nie zwrócił uwagi i powiedział, no jakby to jest totalnie źle napisane, róbcie od nowa. Chyba nigdy w swoim życiu nie widziałem czegoś gorszego niż Velma, a przetrwałem wiele gównianych anime, widziałem wiele gównianych filmów, grałem wiele okropnych gier, ale nigdy nie pomyślałbym, że człowiek jest w stanie stworzyć coś tak okropnego. Jakby będąc szczerym, na ten moment myślę, że The Room jest lepszą produkcją niż Velma. Wracając jednak do postaci.
Daphne kreowana jest w tym serialu na werdą sukę, trzymającą z najpopularniejszymi dziewczynami w szkole, jednocześnie samemu będąc jedną z nich. Jeśli widzieliście kiedykolwiek jeden z tych generycznych filmów o licealistach, to wiecie, o czym mówię. Dodatkowo, tak jak Velma zmieniono jej rasę względem oryginału i w tej wersji jest Azjatką. O Daphne mógłbym powiedzieć dosłownie to samo, co o Velmie. Naprawdę, mógłbym przeczytać jeszcze raz to, co powiedziałem o Velmie i też by pasowało. Ja naprawdę nie wiem, co tu się stało. Daphne jest absolutnie okropna. Zresztą, jak wszyscy w tym show. Bohaterka dostaje też swój mały wątek w postaci chęci odnalezienia swoich prawdziwych rodziców, gdyż przez aktualną parę została adoptowana, a raczej została przez nie znaleziona. Jej adoptowanymi rodzicami jest para policjantek, które znalazły ją pożyczone w opuszczonej kopalni. Daphne oczywiście znajduje swoich prawdziwych rodziców. I co dalej, zapytacie? No właśnie, nie mam kurwa pojęcia, znalazła ich, nie chcieli jej, znowu została porzucona. Do czego to było? Po co był ten wątek? Do czego on kurwa prowadził? Nie mam absolutnie zielonego pojęcia. Podobnie jak większość rzeczy w tym serialu, ten wątek po prostu jest, po nic. Po prawdzie to jest dla mnie strasznie trudne, żeby gadać o tym serialu i wszystkich głupotach, jakie nam zaserwował, bo ja po prostu sam nie rozumiem, co tu się wydarzyło. Jakby dosłownie dzieją się rzeczy w tym show, po prostu dzieją się. Nie po to, żeby rozwinąć jakąś konkretną postać, albo żeby popchnąć fabułę dalej, nie, po prostu się dzieją. Ja naprawdę myślałem podczas oglądania tej kreskówki, czy może lepiej nie skończyć z moją abstynencją. Fred natomiast jest synem bogatej rodziny, prowadzącą jakąś swoją dużą firmę, chyba z różnymi akcesoriami typu okulary, ale pewnie nie jestem, bo jakoś mi to nie obchodziło, będąc szczerym. Mamy tutaj ciekawy jak na ten serial motyw, oczywiście weźcie sobie to słowo ciekawy w duży cudzysłów. Otóż Fred nie pamięta osób, które nie są ładne. Z tego też powodu nigdy nie pamięta, kim jest Velma, do pewnego momentu, gdy ta daje mu książkę o feminizmie i od tej pory jedyne, co go interesuje w kobietach, to charakter i to, co mają w głowie. Dlatego później zamiast spermić do Daphne, zaczyna spermić do Velmy. Szczyt humoru, naprawdę. Ale wiecie, co jest jeszcze większym szczytem humoru? Otóż żartem, który przewija się przez pierwsze odcinki Velmy względem Freda, jest to, że ma małego penisa. Czajcie? Fred ma małego fiuta, najśmieszniejsze gówno, jakie widziałem. Wszyscy leżą na podłodze i nie mogą wstać ze śmiechu. Zabijcie mnie. Postać Freda jest absolutnie obrzydliwa, creepy jak ich mało, a i tak myślę, że to jedna z wielu kwestii, które sprawiają, jak bardzo nienawidzę tej postaci. Kudłaty, a dokładniej to Norville, jest myślę najlepszą postacią z całej tej paczki. Co nie znaczy, że jest dobrze napisany, ale jest najmniej okropnie ze wszystkich pozostałych. I wiecie co? Nie mam zielonego pojęcia, co powiedzieć o tej postaci. Myślę, że ma najmniej negatywnych cech ze wszystkich, ale przez to jest tak niewyobrażalnie nudny. Kiedy serial dostarczy nam tyle negatywnych i okropnie napisanych postaci, że gdy dostajemy postać, która jest najbardziej normalna z nich wszystkich, to tonie w morzu tego gówna i nie jestem w stanie patrzeć na nią pozytywnie. Pamiętacie, co mówiłem na początku, że serial ten zmieniał kolory skóry bohaterów, żeby upodobnić się do Mindy Kaling i jej przyjaciół? Wiecie, co to oznacza? A to, że ten serial nie powinien być serialem o Velmie, ten serial miał być serialem o Mindy Kaling, ale pewnie Warnerzy stwierdzili, że to się nie sprzeda, a akurat mieli wolnego slota na nowy serial z uniwersum Scooby-Doo, więc w ten sposób powstał ten potwór. Ale chwila, Vex, mówisz, że to serial w uniwersum Scooby-Doo, więc dlaczego nie wspomniałeś jeszcze o tak ważnej postaci dla każdej z tych serii? Otóż, jak wiele osób wie, co wzbudziło też kontrowersje, gdy o tym dowiedzieliśmy się, Scooby'ego nie ma w tym serialu. I nie miałbym z tym żadnego problemu, gdyby ten serial co chwilę nie mówił ci in your face: patrz, w tym show nie ma Scooby'ego, pamiętasz? Nie ma Scooby'ego. I mówi to czy to w taki bardziej dosadny sposób, kiedy losowa kobieta w parku marnuje obraz losowego psa, który wydaje się dziwnie znajomy, ale robi to też bardziej dosadnie, kiedy na przykład trzeba wymyślić nazwę super tajnej rządowej operacji, której skrót pisze się oczywiście Scooby. Nie wiem, ja chyba naprawdę popełnię rytualne sudoku, a tym bardziej boli mnie fakt, że w trakcie pisania scenariusza tego filmu oficjalnie ogłoszono drugi sezon. Ja was z tym okropnym newsem zostawiam i... a może przyszłaby teraz pora na jakiś bardziej dobrej jakości serial ze Scoobim?